mamy nowy but od marki Kim. Od amerykańskiej marki Kim, którą znacie głównie z sandałów wodoodpornych. Ten model nazywa się Feldberg i to jest propozycja Kina na zimę 2016-2017. Miałem z tym butem pewien problem, bo nie wiedziałem, jak go zdefiniować. Nie jest to but trekkingowy, bo kostka wypada gdzieś tutaj. Czyli nie jest to but, który trzyma nam kostkę, to nie jest but w góry do technicznej wspinaczki, to nie jest but, który będzie nam stabilizował kostkę. Nie jest to również but miejski, bo nie jest niski. Ten but jest czymś pomiędzy. Ten but jest butem uniwersalnym. To jest but na zimę w mieście, na wycieczki za miasto, na wyjścia z psem, na wyjścia jakieś takie hikingowe w góry, na jakieś wyjazdy niewymagające. To jest but uniwersalny. Dla tych, którzy potrzebują mieć but dla takiego city outdooru, ale również chcą mieć but, w którym bezpiecznie będą mogli się udać na jakąś wycieczkę za miasto, czy nawet wycieczkę w góry. But jest zrobiony z bardzo dobrze zaimpregnowanej skóry zamszowej i również z zamszu jest język. Język jest bardzo miękki, bardzo mięsisty. Jest to zrobione wszystko doskonale. But jest zrobiony cały z jednego kawałka skóry, a język z miękkiego zamszu jest wszyty i jest z drugiego kawałka skóry. Co mają te buty takiego, czego nie mają buty trekkingowe, buty firm, które się specjalizują w robieniu butów typowo w góry. Bardzo fajna, mięsista wkładka, która amortyzuje chodzenie po twardym, po chodniku, po betonie, po ulicach. I taki już trademark Kina, mianowicie podbicie pięty, fragment podeszwy tutaj, gdzie jest sama pięta. Tutaj jest taki gumowy amortyzator. Moim zdaniem on jest super, dlatego że on zapobiega odbiciu pięty, kiedy my nagle z górskiej ścieżki, czy z jakiegoś żwiru, szutru musimy zejść na chodnik, czy na beton. But jest wykonany znakomicie. Wszystko jest wykonane bardzo starannie. But posiada membranę Kim Dry, która nie jest może super oddychającą membraną, ale na pewno jest membraną wodoodporną. Ten but, mimo że jest z zamszu, na pewno nam nie przemoknie. Bardzo fajne jest również wykończenie pięty. Dla tych, którzy mają tendencję do obcierania pięt i boją się, że mogliby w tym butrze wytrzeć piętę, wytrzeć wyściółkę, to cała pięta ma wstawkę z elementu skórzanego. Nie jest to do wytarcia tak, jak gdyby była ta pięta wykonana z tej wyściółki Kin Dry, który chroni membranę. Bardzo mocny, solidny, lekki but z amortyzowaną piętą na fajnej podeszwie, dobrze trzymającej się na mokrych skałach, czy na mokrym chodniku. Bardzo fajna, uniwersalna propozycja. Polecam.